chcę no właśnie zacząć od tego, od tytułu tego, o czym dzisiaj mamy mówić, w poszukiwaniu nowych dróg. Bo można tu od razu rozpocząć od zastanawiania się, co to znaczy poszukiwanie nowych dróg. Czy poszukiwanie świata, do którego te drogi prowadzą i koniec, tak? Odkryjemy świat i koniec. Czy też to są drogi, które się ciągną, 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 ciągną. Za tym, co ja przed chwilą powiedziałem, ukrywają się tak jakby różne ideologie, prawda? No bo powiedzmy jakiś mesjanizm, na przykład mesjanizm typu marksistowskiego, powiada, zbudujemy komunizm i mamy pełne szczęście, prawda? Właśnie. To są te drogi, które, ale równocześnie można by powiedzieć, że to, co dotyczy tego pokolenia przełomu stuleci XIX i XX wieku, jest czymś, co znajduje się tak jakby na pewnym zakręcie dziejów. Pewne rzeczy tutaj się zmieniają, zmieniają, zmieniają. Właśnie. Pewne rzeczy, które są tak jakby oczywiste, bo tak ja je w największym skrócie zasygnalizuję, że w połowie XIX wieku w całej tej sytuacji pojawiają się nowe akcenty związane z rozbudową przemysłu, zmianami struktury społecznej, pojawieniem się wraz z rozwojem klasy robotniczej mniej czy bardziej rewolucyjnej myśli społecznej, różnych marksizmów i socjalizmów. Dlatego mówię w liczbie mnogiej, że one różne były rzeczywiście, prawda? Mało kto pamięta w tej chwili, jak nie dużo później niż ta generacja tutaj występowała. W latach 1920 w Warszawie na przykład ostra walka w ramach partii komunistycznej pomiędzy trockizmem a leninizmem. Trockiści byli górą, no dopóki ich nie zaproszono do Związku Radzieckiego. Właśnie, ale to jest inna sprawa i na inne. Technika, cywilizacja tworzą jakby nową codzienność, także o tę nową codzienność idzie. Porozumiewanie się na odległość, telefon, radio. No, radio, pierwsza stacja radiowa działająca na przykład w Krakowie 1926. No, czy to tak dawno? Na swój sposób tak, tylko równocześnie my myślimy tak jakby szybszymi zwrotami, bo tak szybko się nie rozwijały te sprawy, powiedzmy w XII, XIII wieku, prawda? No więc właśnie, można by tutaj wymieniać dalszy rozwój kolei, samolot i tak dalej, rozwój kultury masowej, no samochód, ale to z tym się łączą oczywiście sprawy, o których tutaj nie mamy mówić, społeczne. Jakie? Bo najpiękniejsze centra najpiękniejszych miast. To wyobraźcie sobie Państwo najpiękniejsze centra powiedzmy włoskich miast. Coś takiego, gdzie szerokość ulicy to jest najwyżej pół szerokości tej sali. I co, i samochód? No więc właśnie. Zaczynają się nowe myśli także o architekturze, bardzo wiele najróżniejszych rzeczy. Ja tutaj jeszcze mógłbym powiedzieć, no więc właśnie, o pewnych rzeczach, przepraszam, że przypomnę, bo one są ewidentne, ale bardzo wiele spraw dotyczących cywilizacji. Życie toczy się już nie tyle w dworku, dworek i najbliżsi znajomi mieszkają w innym dworku, tak? Właśnie. A wieś się nie liczy, prawda, w tym modelu kultury sprzed połowy XIX wieku. A teraz, ile w dużym mieście toczy się to życie? Wśród innych ludzi, także rówieśników. Można przypomnieć, że w latach 870
921 liczba mieszkańców wielkich miast w Polsce podwoiła się, wynosząc już 21%, a więc nowy rodzaj stosunków międzyludzkich. Inne sposoby myślenia o sprawach zbiorowych, w kategoriach socjalnych, niekiedy jakby z mistycyzmem tego rodowodu. Ja mówiłem już o tym mistycyzmie takim pomarksowskim, może tak będzie delikatnie powiedzieć, odwołując się jednak do niego, prawda? Tę odmienność widać w pamiętnikach, właśnie. Widać też wyraźnie w sztuce, i to wyraźnie w sztuce europejskiej. Działały tu rozmaite składniki, tendencje cywilizacji współczesnej, nowa technika i nowa koncepcja świata. Już z tych przykładów widać, że dla artystów tego pokolenia rysował się wybór nowych dróg ku sprawom socjalnym lub ku nowym, awangardowym rozwiązaniom artystycznym. Aha, ja jeszcze, jeśli już tak w cyfry się bawimy, to jeszcze powiem, że tak mniej więcej liczę, że około 1870-74 chyba było, to ludność Warszawy wynosiła 300 tysięcy, około 1900 roku to było 700 tysięcy, a po 20 roku, w 1924, przekroczyła milion. To się żyje wtedy inaczej. Proszę Państwa, jeden z badaczy na przykład, jak to wygląda, jeden z badaczy na przykład francuskich pokazywał, analizując jedną z powieści Stendhala, że, i to u niego się, w jego analizie na przykładzie Stendhala to się dało zrobić. Jeżeli ktoś mieszka, jeżeli to byłby ten stół, to byłby plan jednego miasta francuskiego, to ten, kto mieszka tu, to jest zamożnej, bogatej rodziny. A ten, kto mieszka tu, to jest biedny. To jeżeli tu mieszka dziewczyna, tu chłopak, a no właśnie. Państwo pamiętają przecież ostatecznie Wyspiańskiego i tą dziewczynę ze wsi, przepraszam, no właśnie. A teraz, jakbyśmy teraz odwrócili te rzeczy, dziewczyna by zamieszkała, byłaby ze wsi, ale z willi, a chłopak by byłby z miasta, ale z bloku. I napisali nowe wesele, tak? I to więc i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj, no więc właśnie, ja tutaj mam, no, ale już nie będę wchodził w szczegóły, tylko powiem, że 1863 pierwsze metro w Londynie, kolejka podziemna, poziom życia ludzi ulega poprawie, główny status robotników. To jest kwestia także przełamywania się, mówiliśmy już o tym, prawda, analfabetyzmu jednak. Powiększa się liczba, procent ludzi, którzy potrafią czytać. No, a jeszcze pierwsze urządzenie elektryczne, mówiliśmy, radio, ale jeszcze do tego film, kino. No i to wszystko, i to wszystko, i to wszystko, i to wszystko. I teraz, ale teraz tak. Zaczęto się interesować położeniem człowieka we wszechświecie, stosunkami między jednostką a społeczeństwem. Tak jakby następował pewien przełom, tak jakby odrzucenie gotowych ideologii, gotowych sposobów rozumienia świata. Tak, 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 masz rozumieć świat. Próba nowego, bo ten świat się zmienił. Więc ja tutaj mógłbym powiedzieć, że to stawało się za sprawą rozmaitych filozofów. Między innymi niektórzy powiedzieliby, że Fryderyka Nietzschego, ale to już jest inna sprawa. Dobrze. I w tym miejscu moglibyśmy więc powiedzieć, że te odmienności, ja już mówiłem, że to widać w pamiętnikach, to jak się zaczyna to wszystko czytać, jest inaczej. Tak, ale działały tu różnorodne tendencje. Dla artystów tego pokolenia rysował się wybór nowych dróg ku sprawom socjalnym lub ku nowym, awangardowym rozwiązaniom artystycznym. Ja tutaj to uogólnienie można by rozwijać, opierać na pewnych przemianach istniejących w tym pokoleniu. Mianowicie
sprawy socjalne, które już w pokoleniu poprzednim się zarysowują, czy należy dbać, ja mówię w tej chwili o polskich pokoleniach, czy należy dbać o rozwój spraw socjalnych i tak dojdziemy do niepodległości, czy należy, prawda, iść drogą bardziej międzynarodową, a jeśli artysta, to ku awangardowym rozwiązaniom artystycznym. I te poszukiwanie rozwiązań nowych, rozwiązań artystycznych odnoszących się do tego nowego świata, te poszukiwania kierowały oczy ku Francji, której sztuka była wtedy najwyżej ceniona. Ja tu przytoczę jednego z krytyków Dziamskiego. Młody człowiek zainteresowany sztuką współczesną miał wtedy do wyboru trzy kanony myślenia o sztuce XX wieku. Kanon francusko-paryski, niemiecko-ekspresjonistyczny oraz międzynarodowo-awangardowy. Paryż, proszę Państwa, to jest tak jak z każdym uogólnieniem. Każde uogólnienie jest takie, że jakbyśmy w tej chwili otworzyli dyskusję krytyczną wokół tego sformułowania, to byśmy bardzo mu mogli dużo wytknąć, ale każde uogólnienie otwiera jakieś możliwości pomyślenia na ten temat, prawda? No więc właśnie, wszystko, co istotne i znaczące dla sztuki współczesnej, powstało w Paryżu, tak uważano, i stamtąd promieniowało na resztę Europy, która mniej lub bardziej wiernie podążała za paryskimi trendami i modami. Powstająca w Paryżu twórczość stawała się wzorem i punktem odniesienia nie tylko dla sztuki, ale także dla myślenia o sztuce w całej Europie. No właśnie. Można powiedzieć, że z początkiem XX wieku skupiła się w Paryżu cała kolonia polska. Artyści, artystki tworzący w zakresie malarstwa, nauki czy literatury. No, wzrost liczby emigrantów w Paryżu i w całej Francji z początkiem XX wieku to z powodu zaostrzeń w zaborze rosyjskim. To jest inna sprawa. Cytat z kolei z innej badaczki. Wjeżdżali na Sekwanę, uciekając od, to nie moje sformułowanie, ale już Państwo odgadniecie, czym się tłumaczy, uciekając od prowincjonalizmu polskiej sztuki uwikłanej w patriotyczne zobowiązania. Od nędzy, od zaborców. Czyli unikając tego, co robili Gierymscy, tak? A więc malowania gdzieś jakichś krzaków czy lasów w nocy i z powstańcami, to raz, ale także układania rymowanek, czyli poezji na te tematy. Ale warto przypomnieć, że w 1911 roku powstaje Towarzystwo Artystów Polskich w Paryżu. Datę, która nas z kolei dzisiaj tutaj interesuje, to ja mogę przypomnieć. Nas interesuje 1891 rok, tak? Bo to jest data urodzin Pipera, 3 maja. Poniekąd nadano mu drugie imię. Imię Tadeusza nadano mu właśnie ze względu na to, żeby uczcić Kościuszkę i cały ten przebieg. Że to nie było w Krakowie, to inna sprawa, bo to Zawisłą, jeżeli Państwo wiedzą, pamiętają, Zawisłą Austriacy w swoim czasie zaczęli budować nowe miasto, które miałoby być konkurentem Krakowa, Podgórze, ale Podgórze w 15 roku, 1915 połączono z Krakowem i w porządku. No więc jeszcze do tego, możemy do tego, co się powiedzieli przed chwilą, możemy dodać, że jest cała grupa kobiet w Paryżu. Ja tutaj, to Anna Bielbicka pisała o zapomnianych malarkach polskich w Paryżu w latach 1900-1914. No i są całe wyliczenia. No i dobrze, że są, prawda? Gorzej, jak się takie rzeczy zapomina. W czasach I wojny światowej aktywność interesujących nas malarek była ogromna.
organizowały wystawy, angażowały się w akcje charytatywne, wykonywały rysunki i plakaty o treści patriotycznej. No więc właśnie. I te, można by powiedzieć, że to, te przemiany kulturowo-cywilizacyjne oddziaływały na sytuację młodych ludzi także w innych krajach europejskich. Sytuacja w wolnych krajach, bo sytuacja Polski była bardzo szczególna. Co to był za kraj, który składał się z trzech części należących do innych krajów, prawda? Ja dla przykładu powiem coś takiego. Jest taki, to nie bezpośrednio związane z naszym tekstem, jest taki pisarz francuski, Romain Gary. Urodził się w Wilnie. I teraz, a to francuski. I teraz wyobraźcie sobie, gdzie on się urodził z punktu widzenia Francuza. A w Lituanii, ale na Litwie byśmy powiedzieli, na nasze to jest takie właśnie. Na Litwie. Kim był jego ojciec, nie wiadomo, z Rosji. Został przywieziony dziecko, w porządku. Ale w Lituanii, a w Rosji, no to należało do Rosji, prawda? Ale no nie w Polsce, no jak to powiedzieć, że to w Polsce? I właśnie. I te bardzo rozmaite rzeczy, i te bardzo rozmaite, gdzie na przykład o Krakowie powiedzmy, że tutaj malarze byli bardziej się jakoś uwalniali od tych bodźców takich, żeby te rzeczy tylko malować, prawda, patriotyczne. Natomiast silniej to jeszcze kontynuował. Silniej na te tematy pisali krytycy, no i poeci. Ale teraz tak. Powiedzieliśmy, że te przemiany oddziaływały na sytuację młodych ludzi także w innych krajach. Artyści, tworząc sztukę, starali się odbiegać od istniejących wzorców, niekiedy nawet zerwać z przeszłością. Na przykład futuryści, oczywiście. Ja się tutaj jeszcze tylko zapytam, czy ja tutaj wystarczająco się włączę w to. Dobrze. Poszukiwania prowadziły w stronę awangardowych wzorów. No, czyli odbiegając od romantycznego myślenia i romantycznej poezji. O, tak uważa krytyka, bo Państwo wiedzą, że w tym miejscu między romantyzmem a awangardą można by umieszczać jeszcze, tyle by się zmieściło impresjonizmu i ekspresjonizmu i no w ogóle to byśmy tego. Ale powiedzmy, że co tutaj należałoby rozumieć przez romantyczne myślenie i romantyczną poezję. Takie bezpośrednie myślenie w słowach, które odwołują się do pewnej rzeczywistości i z podkładem bardzo na ogół autobiograficznym. To by było takie romantyczne pisanie. No tak. Ale i teraz można by jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że bardzo często u młodych, w tej chwili znów przechodzimy do Polaków, odbiegają od historii w pewien sposób. Ja tutaj przypomnę dwóch futurystów. Jeden z nich, być może dogasa już taka rodzinność tej tradycji historycznej, prawda? Bo jeżeli tatuś tam gdzieś się bił i potem go wywieźli, albo stracił majątek. A jeżeli dziadziuś się bił, to już jedno pokolenie później, tak? A później już właśnie. Można by powiedzieć, że to trzecie pokolenie przełomu wieków jest takim, gdzie te rzeczy się już trochę oddalają. Ale to jest jeszcze inna sprawa. Aleksander Watt, prawda, że z domu Chwat, jeden z jego przodków był słynnym rabinem, urodzony 1900, pisze tak, mówił tak no w tej słynnej książce Rozmowach z Wattem, z Miłoszem, przepraszam bardzo, Watta z Miłoszem, znakomitej książce, cytuję go, ja sam prowadziłem swoich koleżków po podwórzu z małym czerwonym sztandarem,
i śpiewałem: sztandar płynie ponad trony, niesie on zemsty grom, bo na nim robotnicza krew. Rodzina była raczej zamożna, ale właśnie widać, że następuje pewne przekształcenie. Państwo widzą zresztą, no tak, sam chodziłem po podwórku, pojawia się ten podwórko miejskie, to jest osobny, może na pewno nie jedna książka na ten temat właśnie jest napisana, bo podwórko w tej chwili działa, nie, w gruncie rzeczy nie bardzo, prawda? Podwórka w blokach chyba, tak. A Bruno Jasiński, no też z rodziny, no to jego nazwisko przybrane, poeta futurysta, atakowany za antytradycjonalizm, zaniechęć i ataki na tradycję. Kiedy był uczniem, wystawiał w Teatrze Amatorskim Wesele, do którego napisał nawet prolog wierszem, i w tym prologu występuje postać, którą on gra, ubrany w czerwony sztandar jako widmo głodu, a jego pierwsze słowa to pierwsze słowa manifestu komunistycznego. Widmo krąży po Europie, widmo komunizmu i tak dalej, i tak dalej. Następuje pewna przemiana, prawda? To, czego... No, było tu dążenie do wolności pewne. Proszę Państwa, ja w tym nie chciałbym się powtarzać, ale tu akurat się powtórzę, ponieważ, znaczy czego powtarzać? Tego, co zostało przeze mnie wydrukowane w tym programie ministerialnym, przepraszam, muzealnym. Mianowicie ja tutaj odnoszę się do dwóch pisarzy francuskich, Blaise Cendrax i Pierre Reverdy, którego, kiedy czytałem o Reverdym książkę, nagle mnie to wszystko zaszokowało, ale tak, bo tak. Blaise Cendrax, urodzony 887, w wieku lat 15, uciekł z domu. We wspomnieniach później akcentował nagłość tego, niespodziankę dla samego siebie tej ucieczki. Działanie niemal halucynacyjne. Otóż i tak pomyślmy, no choćby o naszych romantykach, czy to oni tak bardzo uciekali z domu. Właśnie. No, prawda, że powiecie Państwo, dobrze, a jak Słowackiego mogła ukształtować ta inność ojca, tak? Ano właśnie, inność miejsca. Nie wiem, czy Państwo macie w oczach te domy, te dzielnice z Krzemieńca, gdzie on mieszkał i z którego został przeniesiony nagle do Wilna, tak? No, ale to jest inna sprawa. A natomiast Reverdy, urodzony w 89 roku, to w ogóle osobna przygoda, muszę powiedzieć, kiedy przeczytałem te taką monografię, czy tam książkę, pracę o tych jego rzeczach, to widać, jak to określa jego stosunek do świata. Bo to jest tak. 889 rok urodzenia. Żył ze swoimi rodzicami tylko między 8 a 12 rokiem życia. Dlaczego? Bo tak. Dlatego, że w tym momencie, kiedy urodził się, jego tatuś nie ma jeszcze rozwodu z innego małżeństwa. A także dopiero między 8 a 12 rokiem życia, wtedy tatuś przychodzi, ale potem opuszcza, bo jeszcze ma nową znajomość. Otóż jest to tego rodzaju, powiedziałbym, że jest to tego rodzaju jakieś przejście do trochę innej obyczajowości, niż było to dawniej, prawda? Czy my coś wiemy o tym takim pseudomałżeństwie Kościuszki? Jak porwał dziewczynę z bogatego domu, jak zaczęli go gwardziści tamci poszukiwać, uciekł do Ameryki.
nie bardzo wiemy o tych rzeczach. Natomiast tutaj te rzeczy są jakieś, no więc właśnie. A teraz, kiedy o tym dramatyzmie przeszłości Reverdiego czytałem, to tak wtedy mi się nasunęło, że trudno nie myśleć o młodym człowieku, który stracił ojca w wieku 12 lat, w 1903 roku. Tadeusz Peiper, 12 lat. I teraz, a jego matka, on miał siostrę, Tadeusz Peiper, ale miał także starszego brata z pierwszego małżeństwa, z innego związku matki. I teraz dotkliwie przeżywa konflikt z matką. Aha, nie, chodzić to mi nie wolno tak bardzo. Mianowicie, to proszę sobie wyobrazić coś takiego, co jego siostra mi powiedziała, napisała właściwie w liście, że na jej ślub Peiper przyjechał z Berlina, był, złożył gratulacje, nie widząc się nawet z matką, pojechał z powrotem do Berlina. Dlaczego? Znaczy, to chodzi o... W tej chwili nie będziemy szczegółów tej biografii, a mniejsza o to. W każdym razie te lata przed pierwszą wojną światową to są jeszcze lata tworzenia się dużego, wielkiego Krakowa. Po pierwsze podłączania tych jakichś tam miejscowości podkrakowskich, w tej chwili to są dzielnice, prawda, jakieś Dębniki czy coś w tym rodzaju, to raz. Do góry idą ceny mieszkań i mamusia Tadeusia robi majątek. Tak, ale kupuje na przykład taki dom przy ulicy Zwierzynieckiej, on sam zamieszkuje przy ulicy Studenckiej w czasie studiów. No, ale właśnie. I teraz właśnie wszystkiego przychodzi się domyślać, bo postać Juliusza Ewskiego z powieści ma lat 22, którą niekiedy nazywa się powieścią autobiograficzną, drga między rysem autobiograficznym a grą o samego siebie. Bo jest tutaj bardzo wiele rzeczy. Z rozmów o pisarzu możemy się domyślać wielu rzeczy. Możemy się domyślać wielu rzeczy. Chociaż nie wszystkie te rzeczy dadzą się, jakby to powiedzieć, dadzą się udokumentować. Jeżeli ktoś mi mówi, kto Peipera znał, był, to chodzi o osobę, panią Sabinę Broniczową, która była z nim związana przez 17 lat, jak mówiła mi, pełniła rolę jego żony. To można, ale to bardzo, znów, bardzo ładne takie doświadczenie, bo ona organizowała takie spotkania, znaczy żurki to się wtedy nazywało, ale żurki obchodziła nie u siebie, tylko w kawiarni literackiej przy Plantach w Krakowie i tam we wtorki można było o godzinie pierwszej przychodzić, czy w czwartki. Ja sobie tam na karteczce coś notowałem, o co ją będę pytać. No i wiele rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Otóż wynikałoby z tego, co ona powiedziała, że w takiej miejscowości hiszpańskiej Pasajes przy granicy, no wieś rybacka, jak to niektórzy nazywają, no, że tam spędził parę pierwszych miesięcy pierwszej wojny, dokładnie to też nie wiadomo. I tam tak jakby przeżył jakiś pierwszy swój związek. Bo jak to było? No, paszport austriacki, tak? Wybucha wojna. A to podlega internowaniu we Francji. Jak podlega internowaniu we Francji, to w takim razie, no, ale któraś tam ze stowarzyszeń polskich działa w obronie Polaków i Polacy uzyskują zgodę na pobyt, na wyjazd i wtedy wyjechał do
Hiszpanii w nadziei, że mamusia, że jakieś pieniądze będzie dostawać, no bo jak z czegoś trzeba żyć. I właśnie po tym Pasachy następuje pobyt hiszpański. Bo o tym Juliuszu Ewskim jeszcze do niego wracam. Tutaj jest mowa o tym, że ten Ewski, uważany niekiedy za pewne wersje samego autora, należał do Strzelca, brał udział w ćwiczeniach. Pojawiają się notatki o papieżu awangardy, że należał do tego Strzelca Piłsudskiego. Ja wprawdzie przeszukiwałem w archiwach listy strzelców i nie znalazłem tam nazwiska Pipera. No prawda, że te listy były przeczesywane i przez Gestapo, i przez Urząd Bezpieczeństwa, to raz. Po drugie, mogło to być, Piper był na czarnej liście hitlerowców wkraczających do Polski. Wiadomo, to była lista ludzi, których należało aresztować. Mogło to tam być. A poza tym mógł być zarejestrowany pod jakimś innym nazwiskiem, prawda? Natomiast tu, na marginesie tego, o czym ja mówię, dodam, że było to po prostu dla mnie coś niezwykłe. Miejscowość, wieś jakaś, miejscowość, o której ja nie słyszałem takiej nazwy. Oglądam, że tam było 60 czy 70 młodych ludzi, którzy chodzili na te spotkania, na zebrania. Nieprawdopodobne. Zupełnie nie było tak źle z tym. Dobrze, w tym miejscu wracajmy do tego poszukiwania nowych dróg. Aha, to ja jeszcze jedną rzecz powiem, dlatego że kiedy rozmawialiśmy na temat tego, jak ja długo będę mógł mieć tę przyjemność z Państwem rozmawiać, mówiono mi tak godzina, trochę więcej, tak właśnie. Także nie za 5 minut kończymy, nie 45 minut, tylko jeśli Państwo. Dobrze. Mianowicie te nowe sposoby rozumienia świata prowadzą także do pojawiania się nowych tematów, takich jak miasto i podróże. Proszę Państwa, ja powiem, bo to w moim przekonaniu się jakoś łączy. Ja przeszukałem na przykład całą poezję Młodej Polski, szukając miasta, obrazków z miasta. Nie ma. Pierwsze obrazki z miasta to jest dopiero właśnie Skamander, prawda? Czy pani mieszka sama, czy razem z kim, tak? Czy w domu czeka mama z humorem złym? No tak, ale kiedy poeta mieszkał w dworku, to skąd tego rodzaju rzecz mogła powstawać? Miasto i podróże. I podróże jako poszukiwanie, powiedziałbym tak, poszukiwanie samego siebie. To nie, bo podróżować można w różnych celach. Tak jak to określił kiedyś Beksiński. Poszukiwanie według tego, co warto odwiedzić. Tak? Rzym odwiedzić raz, dwa, trzy, cztery. Miałem kiedyś okazję w Nicei, w hotelu, wstawszy na śniadanie, widzieć, że mój sąsiad przy śniadaniu, nie, którego po raz pierwszy w życiu widziałem, i ostatni prawdopodobnie, otwierał broszurkę Europa w 7 dni. Można, prawda? Właśnie. Można się w to bawić nawet. Jak chcę zaplanować Europę w 7 dni, ale to jest inna sprawa. Ale właśnie można robić inaczej. No tak jak w ostatniej swojej książce Wschód zrobił Stasiuk, prawda? Właśnie to zwiedzać, co jest poza. No, Beksiński oczywiście kpił sobie z tego, bo to jest narzucenie, przyjęcie czegoś. No, muszę powiedzieć, że dla mnie najpiękniejszy kraj Europy to jest oczywiście Macedonia, bo tam nie ma tego, że właśnie, że są same reklamy. Dobrze. A więc ten nowy świat chciano zrozumieć, odrzucając
niektóre sposoby rozumienia wyuczone, narzucone przez zbiorowość, zwłaszcza utopie społeczno-cywilizacyjne, pojawia się jeszcze przekonanie, że język nie daje wiedzy o świecie. Innymi słowy, no dla nas to jest w tej chwili oczywiste, że jeżeli poeta używa jakiegoś wyrazu, pisarz używa jakiegoś wyrazu, jeżeli my używamy jakiegoś wyrazu, to między słowem, no choćby mikrofon, a mikrofonem jako przedmiotem jeszcze stoi bardzo wiele rzeczy. Jakich? No choćby historia użycia tego wyrazu. Do czego on służy w danej, prawda? Do czego on służy w danej społeczności. I to jest, oczywiste poniekąd dla nas w tej chwili. Pisanie jest dla artysty jedną z dróg poszukiwania przez autora samego siebie, aby uwolnić się od tego, co odczuwa w sobie jako obce. Pisanie jest więc drogą doświadczenia podwojeniem autora równocześnie jako postaci, ale i aktora. No więc właśnie, czy jeżeli piszę nawet autobiografię, to piszę samą prawdę? Różnie to bywa, ale czasami właśnie, dobrze. Fascynująca wydaje się być ta zagadkowość świata, niemożność reprezentowania go w tej sytuacji, gdy ze zdania na zdanie może się zmieniać punkt widzenia. Ja tutaj zacytuję nazwisko pisarza młodszego, 8 lat od Pipera, 99 rok, Henri Michaux. Henri Michaux, no, pisarz i malarz. I bardzo charakterystyczne, powiedziałbym, to jest gdzieś tam dalej w tym moim tekście, mianowicie próby łączenia twórczości w różnych dziedzinach przez tę samą osobę. Pomijając już to, że łączenia w ten sposób, że powiedzmy grupa powstaje, gdzie są i malarze, i poeci. Że kierunek powstaje, tworzy się taki. Mianowicie Henri Michaux, który pisze o swoich podróżach, pisze, używa takiego określenia, że to są podróże przeciw. Przeciw. Że może w ten sposób można ujawnić siebie, dojść do siebie. Może tak. No, ostatnio taką powieść mamy u siebie, to pani Szczeteut o Bukareszcie, to inna sprawa. I teraz stąd poszukiwaniem odpowiedzi na tę zagadkowość świata jest wielość propozycji, kierunków literackich, zmienność. Niekiedy sięganie do różnych... Przepraszam bardzo. Nie, to w mojej marynarce moja komórka. A więc wielość propozycji, kierunków literackich, ich zmienność, niekiedy sięganie do różnych dziedzin uprawiania sztuki, literatury i malarstwa, czy muzyki. Dodajmy do tego wielość skupiających tę twórczość ośrodków. Na przykład malarze polscy wystawiają w Hiszpanii, prawda? 1918 rok. Łączą się we Francji. Tak powstające dzieło zawiera nie jakieś stwierdzenia o przekształcającym się świecie, lecz pewne sugestie tego dotyczące. A więc nie ma twardych twierdzeń. No, polscy artyści w Hiszpanii, to według Zawadowskiego, którym miałem szczęście korespondować bezpośrednio, jakoś uzyskawszy jego adres, jeszcze ja tak staram się zobaczyć, czy ktoś z Państwa wtedy był już na świecie, to były 70 lata. Mianowicie, według Zawadowskiego, Polonia madrycka w tym czasie pajperowskim liczyła około 10 osób. Zawadowski, Paszkiewicz, Jal. No teraz tak, przejawił się tam także Mojżesz Kisling, kolega Pipera z UJ nawet na filozofii, ale i też urodzony w Podgórzu, ale urodzony i w tym samym roku 1891, w 1911 roku już się zainstalował w Paryżu, był legii cudzoziemski, został ranny, dostał obywatelstwo
ale w 1916 roku pojawił się w Hiszpanii. I znowuż ta Pajpera przyjaźń, czy korespondencja Widobro, którego tłumaczy bardzo wielu przekłady poetyckie, Vicente Widobro, Rias Panedas de Torre, López Parra, Borges Lasso de la Vega i tak dalej, tych poetów, których zaczął tłumaczyć, pokazywać w Polsce już po swoim powrocie do Polski. Cała dyskusja 1921 czy 1922, ale te 21 czy 22 najprawdopodobniej z końcem 21 pojawił się w Krakowie. Tutaj zresztą trochę był tłumaczony na hiszpański na łamach pisma Manometr w 23 roku się pojawił. A tutaj chyba ten Manometr się pojawia. Tam kierunek artystyczny, o którym, jakby to powiedzieć, zapomnieliśmy. Nie wiem, czy to taka nasza wina. Mianowicie, bo my pamiętamy, wiemy, co to był surrealizm, prawda? Natomiast idealizm, coś innego, ale jakbyśmy tutaj założyli, że wymyślamy nazwy jakichś kierunków literackich, to byśmy sobie chyba poradzili, prawda? Jakbym wysłał tutaj obiegiem kartkę papieru, to byłoby ileś tych nazw, nowych kierunków literackich czy artystycznych, które byśmy chcieli, żeby powstały. Up! Pajper prosił o przysyłanie pewnych rzeczy, tomiku do siebie, jak już był w Krakowie. Pisząc, dodając na przykład, że przy tych relacjach, no między tą marką, która najpierw traciła na wartości, a że z tych względów bardzo drogo by kosztowało kupowanie tych tomików, żeby mu to przysyłano, gdzieś tam zapisał sobie jednak, że te tomiki nie nadchodziły. No tak. No więc teraz, gdybyśmy przyszli do awangardy, można by tak powiedzieć, że to bardzo w tej chwili to pojęcie awangardy jest rozważane. Negacja tradycji, pragnienie zerwania z przeszłością. Awangarda jest zerwaniem, tak, ale następowało jakby ukrycie własnych korzeni, ale równocześnie to jest tak jakby nowa strategia. Jeżeli zaproponować nowy kierunek, to po to, no tak jak w polityce, żeby nowy kierunek, to trzeba uderzyć, znaleźć przeciwnika. Ale najważniejsza rzecz to znaleźć przeciwnika, nazwać go, uderzyć i potem siebie można promować. I to jest tylko w dziejach historii. Muszę powiedzieć, że gdzieś tam czytałem Mein Kampf ileś tam lat temu i tam to jest wszystko napisane, prawda? Otóż dla awangardy polskiej tym przeciwnikiem z przeszłości był pewien model negatywny i tak dalej. Można się zastanawiać, jaką rolę odgrywały w tym osobiste antypatie Pajpera, bo to w Polsce grupa Skamandra była przeciwnikiem dla awangardy. No, definicja jest funkcją zbioru, który chce się zdefiniować. Pierwotnie mówiono o tym, co myśliło się wystąpienia grupowych. Futuryzm, ekspresjonizm, surrealizm, zostawiając na boku pisarzy, którzy w takich wystąpieniach nie uczestniczyli. Teraz włącza się tu także innych. Eliot, Malraux, Joyce, Kafka, Mann, nawet Bernanos. No, innymi słowy mówiąc, każdy, kto jest wartościowy, to się go przyłącza do awangardy. I prawda, że jak się dobrze poszuka, to widać. Są cytaty z Brunona Schulza, które
które mają wartość taką, że przypominają niektóre sformułowania awangardowe. No ale co z tego? Otóż dążności awangardowe stanowiły odpowiedź na te wyzwania życia początków stulecia. I no, na początku wszystko było dosyć proste. Z pewną dumą pokazywano, że ówczesna epoka, wiek XX, jest epoką jedyną, wyjątkową. Trzeba szukać, znajdować własne środki wypowiedzi. Żądza nowości. Wiara w postęp jest wiarą w to, co nowe. Dyskurs teoretyczny, język programów, manifestów miał połączyć dwie dziedziny. Życie i sztukę, wiara w postęp społeczny i ekonomiczny zdawała się usprawiedliwiać wiarę w postęp artystyczny i literacki. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można zauważyć inflację programów, dążenie do zerwania, wyzwolenia się, ażeby narzucić nowe reguły, ale teraz takie środki jak montaż, tok skojarzeniowy, rozbicie fabuły mogą być traktowane jako próba nowego świata. Nie idzie o to, aby kopiować świat, aby go opanować pojęciowo, lecz o spotkanie z nim jako o zdarzenie psychiczne. No tak, samo poznanie przestaje być celem samym w sobie. Staje się przygodą, zdarzeniem psychicznym. Innymi słowy mówiąc, to nie jest tak, że jeżeli poeta coś opowiada, jego narracja, to jest o zdarzeniu. Zdarzeniem jest to, że on mówi i co mówi o czymś tam. No, to już się wtedy wszystko odwraca. Nie ma czegoś, co byłoby bezpośrednio dane. Nie ma w ogóle niczego, co gotowe sztuki, artysty, odbiorcy, nawet rzeczywistości. Ale nawet dla czytelnika dzieło reprezentuje nową niezrozumiałość, którą ma on przyjąć, przezwyciężyć, dostosowując do niej samego siebie. I to oczywiście widać w najrozmaitszych tekstach. Widać zarówno w malarstwie, jak i w tekstach poetyckich. No ja myślę o w pierwszym tomiku poetyckim Tadeusza Peipera z 24 roku pojawiają się rysunki Kislinga, ale tutaj tego nie widzę. Tutaj te rysunki, które tutaj są, to są rysunki, które Państwo mają także w tym chyba w programie. Aha. Bo tu jest Chantilly, 1916 rok, spotkanie w Paryżu. A tu jest już w 20 latach spotkanie z Malewiczem w Berlinie. No tu jest właśnie o to, cośmy mieli zobaczyć, prawda? I tu jest wiersze Tadeusza Peipera, znaczy tekst Tadeusza Peipera. W tym piśmie poetyckim. Cartas de Polonia, tak nie wiem, czy to jest dostaje, co dobrze widoczne. Ale w tym miejscu, o to jest karykatura Peipera, w porządku. W tym miejscu można by jeszcze powiedzieć coś o poezji Peipera, już o, już nie o, o tym wszystkim. Ja tutaj o pewnych rzeczach, zaraz, czy my tu mamy jego nogę? Nie mamy nogi. No to nic, to. Bo ja chciałbym pokazać, jak te jego... Proszę? Jest noga? Aha, jest noga, świetnie. Ale ja chciałbym jeszcze pewne rzeczy pokazać tutaj tak. Obalanie stereotypów, tak, ale teoria widzeń. Ponieważ jego poezję można by tak próbować określić. Teoria widzeń urywkowych, ale także pewnych takich sugestii.
które się gdzieś tam ukrywają. Bo to jest tak, ja ten, do tego wiersza może dojdziemy, chociaż on jest, jeszcze tam mamy tych 15 minut, chociaż on jest analizowany w tym programie. Nie wiem, czy Państwo żeście się z tym zapoznawali, czy tylko... Proszę? Tak? Nie macie. Nie, no to ja o tym będę mówił. Ja tylko pewien przykład dam. Taki wiersz rano, odczytam to, po prostu nie będę analizować. Rannych świateł szare blachy. No, rannych świateł szare blachy. Prawda, że ktoś powie, że patrzał z okna na niższy trochę dom, naprzeciwko tej ulicy, ale, Jagiellońskiej, ale później napiszę o złodziejach dnia i wtedy, ja kiedyś zapytałem się architekta, czy nadbudowano ten budynek, tak, w 20 latach, naprzeciwko jego okien i stworzył złodziei dnia, bo mu ukradli. Ale rozwiesza świt na pierwszych swych godzinach, śnią dachy cień na czynach, jeszcze nie drgnęło ramię człowieka nietknięte gwoździem rana. Co to znaczy ramię człowieka nietknięte gwoździem rana?